Cześć dziewiarki i dziewiarze, dzisiaj chciałam Wam pokazać trzy metody nabierania oczek, takie, które pozwalają na dzierganie robótki w obie strony, czyli jak gdyby z jednej strony te oczka będą otwarte, no oczywiście przy pomocy czegoś, znaczy będą zatrzymane czymś, albo nitką, albo drutem. Pierwsza metoda to jest ten klasyczny długi ogon, gdzie jedna nitka, w tym przypadku ta turkusowa, to jest nitka pomocnicza i to będzie ów ogon. No, na początku sobie zawiązujemy supełek. Nitka właściwa jest na palcu wskazującym, a nitka pomocnicza jest na kciuku. Bierzemy druty. No i nabieramy klasyczną metodą, tak jak przy długim właśnie ogonie. Czyli ja zazwyczaj wsadzam drut pomiędzy te dwie nitki, przytrzymuję supełek i nabieram sobie oczka. To jest bardzo szybkie nabieranie oczek. Nie ma tutaj żadnych odpadów, poza tym kawałkiem, który zostawiamy. Tak, nabiorę sobie kilka oczek. Ona jest bardzo szybka do nabierania, natomiast trudniej później jest odzyskać te oczka. Ja może tutaj przedziergam ze trzy rzędy w jedną stronę, a później Wam pokażę, jak się odzyskuje, no. Jak się nabiera później te otwarte oczka. Przedziergamy, jak tam sobie życzymy. Już tu od tego drugiego rzędu możemy sobie robić dowolny wzór. To jest jak gdyby zerowy rząd, tak? No i załóżmy, że wydziergałam tutaj i teraz chcę podnieść te oczka. Te oczka widać po tej stronie, jak są żeberka z jednej strony i żeberka z drugiej strony. Z tej strony, gdzie jest ten, no takie, wiecie, taki jak gdyby łańcuszek, nie łańcuszek, no tak to wygląda. Z tej strony nie podnosimy, tylko od tej, gdzie są żeberka. No i przy tej metodzie, jak mówię, szybko się narzuca oczka, trochę dłużej się później je odzyskuje, bo trzeba się wkuć w każde oczko i nitkę albo wysupłać, ale ja tego nie będę robiła, albo ją wyciąć, więc jeżeli mamy taką nitkę niepotrzebną nam, sznurek, to sobie po prostu wycinamy poszczególne fragmenty tej nitki. Co zajmuje dosyć dużo czasu, ale wiecie, czasami jest tak, że się nie chce nic robić, a można się tym zająć. Dobra. Patrzymy też, żeby nie zniszczyć robótki, którą tutaj zrobiłyśmy, nie? Tych oczek. I tak po kolei już wyjęłam tutaj dwa. Można się igłą posłużyć do wydłubywania owej nitki. Ona jest zakręcona wielokrotnie. Tu już mogę ją wyjąć. No właśnie. Takie są konsekwencje. No niemniej warto. Jest po prostu, dziergając teraz w drugą stronę, jak gdyby jest kontynuacja. Nie ma żadnego szwu, żadnego znaku, że robótka była w tym miejscu rozpoczęta i dalej kontynuowana. Postaram się to tak zrobić. Nadziewam tą nitkę moją i tę wysupując, tak? I jak widzicie, no nie ma żadnego znaku, dziergając w tę stronę te oczka, kontynuujemy. Do wersji drugiej potrzebujemy szydełko, też nitkę pomocniczą. No zawiązujemy sobie, panie robiące szydełkiem nie będą tu miały żadnego problemu. Ja sobie robię kilka oczek łańcuszka jeszcze na początek. Biorę drut. I tu już się decydujemy, jak wolimy, czy nakładać nitkę od góry, czy od dołu. Musimy to ustalić sobie na początku, żebyśmy się potem nie męczyły. Czy tak, mam oczko łańcuszka, mam nitkę, która okala mi drut,
przyciągam i znowu zakładam. Czyli tutaj dosyć długotrwałe jest nakładanie tych oczek. Początek. Ta metoda ma tę zaletę, że później się pruje dużo szybciej i odzyskuje owe oczka. I drugą zaletę ma taką, że my możemy sobie tutaj nakładać, na przykład ja tak robię, przy dużej ilości oczek, jak mam na przykład narzucić tam 120 oczek, nie? To ja co każdą dziesiątkę, 2, 4, 6, 7, 8. Usiadłam niewygodnie. 8, 9, 10. Co każdą dziesiątkę robię sobie dwa oczka łańcuszka i oddzielam. Później już nie muszę liczyć po kolei tych wszystkich oczek, tylko sobie liczę, ile tych dziesiątek mam narzuconych. Nie? Ja tu sobie zawiązuję taki supełek. W którą stronę będziemy, z której strony, to widać po łańcuszku, bo on się układa w taki sposób. Teraz bierzemy nitkę właściwą i zaczynamy dziergać i przy tej metodzie musimy pamiętać, że ten rząd zerowy wykonujemy oczkami prawymi. No bo to będą te oczka takie, które będą przechodziły w obie strony. Czyli nie nabieramy oczka raz prawe, raz lewe, nawet jeżeli zaczynamy od ściągacza. Czy tam dalej wzór jest ściągaczem, tak? Czyli ja tutaj mam 3 i jeszcze sobie wezmę 7. I teraz Wam pokażę właśnie, że chcę tylko 10, a nabrałam 13. 2, nic się nie będzie działo. 3, 4, 5, 6, 7. Pozostałe nabrane oczka ściągam, to są tak żeberka w tym łańcuszku. I teraz dopiero mogę sobie zmieniać, czyli ja teraz dopiero mogę robić prawe, lewe, czy tam wszystkie lewe oczka. Ten rozbiegowy rząd jest rzędem oczek prawych, pamiętajcie. Bo jeżeli zrobicie właśnie przy rozbiegowym rzędzie od razu prawe, lewe, Kasia do mnie się tutaj wybiera. O, ojej, ojej, Kaśka. No dobra, połóż się. No, połóż się. Kasia, nie bądź manią. No, Kasia jest dziurawa. Kasia się bije, gryzie, on takie ma na szyi znaki. Już ty mój kocie, ty, moja wiewiórko. Owie, bo nabierając pierwszy rząd, ten zerowy rząd, jeżeli będziemy robiły prawe, lewe, to później będzie nam trudno spróć ów łańcuszek. No i tutaj robię sobie dalej. Dziergam dalej i pokażę Wam, jak się łatwo odzyskuje to otwarte oczka. I teraz odzyskamy te oczka, czyli nabierzemy z tej strony oczka. I tak podobnie jak w tamtej metodzie, te oczka są widoczne na lewej stronie robótki i szukamy tego początku. Czyli patrzymy, w którą stronę jest łańcuszek odwrócony i od tej strony prujemy. Ściągamy sobie, znaczy rozwiązujemy supełek. Pierwsze oczko zawsze jest tak jak gdyby okręcone. Widzicie, o. Wbijamy drut i pociągamy sobie nitkę pomocniczą. Jolusia, skup się. Pociągamy nitkę pomocniczą, tylko musimy na początek wyciągnąć. Dobra, i teraz seprujemy. Wbijamy drugie oczko i pociągamy, wyciągamy, o cyk, cyk, elegancko wychodzi. Trzeci, tu już nie musimy bawić się nożyczkami. Ja tę metodę polecam jako taką przy dużej ilości oczek do stosowania paniom, które nie mają żyłek pomocniczych, bo trzecia metoda będzie z wykorzystaniem żyłki od drutów z wymiennymi drutami. Jeżeli nie posiadacie takich żyłek,
bo chodzi o to, żeby później odzyskać te oczka, no to zastosujcie właśnie tę metodę, którą tu Wam pokazałam. Przeszkadzasz mi. Widzicie, wyciągamy to normalnie. Całą tę nitkę i już. I nitkę możemy odzyskać, możemy jej w ogóle nie wycinać, jeżeli robimy z kłębka. I tak samo mamy nabrane oczka w prawo i w lewo. I to też można przy skarpetkach, przy dzierganiu od palców wykorzystać taki sposób nabierania oczek. Na dwie strony. A teraz będzie, jak tylko Kasia skończy pieszczoty, pokażę Wam najszybszą metodę, najwygodniejszą. Metoda trzecia. Do trzeciej metody potrzebujemy tylko i wyłącznie nitkę, na której, którą będziemy dziergały. Potrzebujemy pomocniczą żyłkę, na którą możemy nakręcić później drut. I zaczynamy tak. Robimy na nitce najpierw taki supełek, którego w ogóle nie wliczamy, natomiast przez ten supełek przewlekamy ową pomocniczą żyłkę. Tego nie liczymy, pamiętamy. Ten supełek ma być tak zawiązany, żeby później po zdjęciu łatwo się rozwiązał. Przykładamy sobie pod drutem, czy nitka ma iść od tej strony i robimy okrążenia, tyle ile oczek potrzebujemy nabrać. I okrążenie zamykamy tutaj. Tak? Zaczynamy od tak i kończymy tak, czyli liczymy jedno oczko, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte, dziesiąte, 2, 4, 6, 8, 10. Podnosimy tę nitkę do góry, tę pomocniczą żyłkę wysuwamy, podnosimy do góry, odwracamy robótkę i teraz dziergamy oczka, znowu oczka prawe na drucie, ale muszą by to być oczka odwrócone w tę stronę. To znaczy tak, jakbyśmy robiły metodą kontynentalną. Dziergamy, wbijamy się w tę nitkę nawiniętą od lewej strony. Tak, 2, 3. Pamiętajcie, to jest najważniejsze w tej metodzie. Nie wbijamy się tak, bo tak też możemy nabrać, tak się nie wbijamy od tyłu, tylko wbijamy się od przodu. Ma to znaczenie na końcu. Tutaj mamy dokładnie tyle samo oczek na jednym drucie i na drugim też będzie później 10 oczek. Jeżeli tu będzie 10, to i tam będzie 10. 2, 4, 6, 8, 9 i 10. Nie panikujemy, trzymamy sobie. Teraz już możemy puścić. Tej nitki nie liczymy, pamiętajcie. A policzmy, ile mamy na żółce oczek. 2, 4, 6, 8, też 10. I tu również dziergamy sobie najpierw, możemy dziergać na okrągło, zaczynając palce, możemy, to znaczy dziergając tak na okrągło, tak? Czyli teraz byśmy przełożyły ten drut, bo nitkę mam z tej strony i przeszłabym dziergać te oczka na tej stronie drutu, dziergając palce w skarpetce. Ale możemy tą metodą też wydziergać cały dekolt, czyli zamknąć w okrążenia i dziergać normalnie sweterek w tę stronę, a później podjąć te oczka, a tych oczek już nie musimy podejmować, bo one już są. Później wystarczy nałożyć drut na tę naszą żyłkę, drut i dziergać w drugą stronę. Czy tu już mamy gotowca, tak? Czy to dziergając na płasko, czy dziergając tutaj z powrotem, czy dziergając skarpetki. Przy czym przy skarpetkach niepotrzebna nam jest dodatkowa żyłka, bo wystarczy, że zastosujemy druty na żyłce. Ale ja Was namawiam do tego, żeby zastosować żyłkę pomocniczą, żeby te oczka pierwsze nie były rozciągnięte. Zaraz Wam to pokażę, jak przedziergam kawałek. I teraz tak, chcę przejść na tę żyłkę, tylko ja tutaj nie mogę znaleźć takiego małego drutu. Więc ja sobie najpierw przewlokę ten drugi drut. Gdybym miała taki cienki drut, to po prostu bym go sobie tam nakręciła, ale
gdzieś mi się zapodział, a oczka są na tyle małe, że dostępne druty mi nie wejdą. 10 oczek, bo już to jest ten. Tu skończyłam, więc od tej strony zacznę, tak? Wyciągam sobie drut, no i przerabiam normalnie, już mam gotowe, po prostu gotowe oczka na drucie. To będzie oczko brzegowe, więc go nie przerabiam i następne będę przerabiała. Metoda najszybsza. Kocza liczyć. To jest nitka od tego supełka, początek. I wychodzi identycznie, no wychodzi dokładnie tak samo. I tę metodę Wam polecam do stosowania, jeżeli macie druty pomocnicze, żyłkę pomocniczą, bo chodzi o to, że jeżeli, bo możemy złożyć dwa druty i tak samo narzucić, ale wtedy to pierwsze oczko, które tutaj jest, ono będzie rozwłóczone, będzie większe, tak? Bo praktycznie to powinna być ta sama wysokość i tutaj ta sama wysokość jest przy nałożeniu jak najcieńszej żyłki. No i to by było na tyle. Może komuś się przyda. Jak mówię, każdym z tych sposobów możemy nabierać zarówno robótki na płasko, na okrągło, zaczynać od nich, robiąc od dołu czy od góry, decydując później, czym wykończymy naszą pracę. Dobra, także dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Napiszcie, jakie wyznacie metody otwartego nabierania oczek, takiego dwustronnego, oczek dwustronnych. Czy tak samo robicie jak ja, czy macie jakieś jeszcze inne swoje wypróbowane, bo ja do niczego więcej nie wymyśliłam. Dziękuję Wam, buziaczki, papa.